Bracia i siostry, to była melodia pieśni religijnej wielkopostnej z mojego regionu Manggarai z wyspy Flores w Indonezji. Ta pieśń opowiada o tym, jak kruche jest życie człowiecze, jakże tylko przejściowe. W mojej kulturze to życie czasem, życie człowieka, czasem obrazowo porównywane jest do życia bawołu wodnego, niby z wyglądu silny, samowystarczalny, lecz do końca nie jest istotą wolną, ponieważ jego rytm dnia wyznacza człowiek, czyli jego właściciel. Bracia i siostry, dzisiaj w tę niedzielę palmową, tuż przed wchodzeniem na szczytny tydzień misterium wiary i zbawienia istot ludzkich, Ewangelia wysunie nam pewną scenę z życia naszego Zbawiciela na ziemi. Triumfalny wjazd do Jeruzalem, powitanie przez tłumów ludzi krzyczących Hosanna Królu. Lecz ja chciałbym, abyśmy się zatrzymali na pewnym paradoksie, choć największym z paradoksów pojawi się kilka dni później, kiedy ten sam tłum wykrzykuje na krzyż z Nim. Otóż ten, którego tłum obwołał królem, wyglądem wcale nie przypomina króla. Wychudzony, twarz zmęczona i uwaga, on jeździ na ośle. Nie jak na koniu, nie na białym koniu, jak zazwyczaj u królów tego świata, lecz na osiołku. I co jeszcze jest warte uwagi? Jeździ na takim osiołku, takim pożyczonym. Ten osiołek nie należy do niego, nie jest jego. Ten osiołek nie jest jego własnością, tylko pożyczony. Bracia i siostry, nasz król całym swoim życiem na ziemi ukazał nam, że jednak to życie człowieka jest tylko przejściowe. Wszystko, co Jezus posiadał, to rzeczą zapożyczoną. Jest rzeczą pożyczoną. Pożyczony byt ludzki. Pożyczona stajenka, kiedy się urodził. Pożyczone łodzie. Pożyczone domy, gdzie przebywał, przenocował. Pożyczony osiołek. Pożyczone belki na krzyż i na koniec również pożyczony grób. Lecz ten fakt wcale nie umniejsza w żadnym stopniu Jego boskość. Nie stoi na przeszkodzie Jego misji zbawienia. Siostry, bracia, de brevitate vitae, życie jest krótkie, to tytuł 10 księgi dialogów Seneki, rzymskiego filozofa, napisanej około 49 roku naszej ery. Radził nim swojemu teściowi Paulinowi, by przyszedł na emeryturę i nauczył się żyć, zanim będzie za późno. Pisał on: rodzimy się tylko na krótki czas, a ten czas upływa tak szybko, wręcz zaciekle, że życie opuszcza ludzi poza nielicznymi wyjątkami, właśnie wtedy, gdy ledwo się w nim zadomowiają. Widzimy dzisiaj w obliczu niepewnych sytuacji na świecie, wojny, cierpień ludzi na Ukrainie lub innych bolesnych doświadczeń ludzkich, jak katastrof naturalnych, nadużycia we wszystkich dziedzinach życia. Ta świadomość zapożyczonego życia powinna nas coraz bardziej skłonić do przemyśleń, że tak często ludzie zapominają, komu to życie należy. Kiedy piszę to rozważanie, ludzie płaczą, dzieci umierają, starsi uciekają od bomb, tuż za naszym płotem. Co my możemy zrobić? Pomagajmy. Módlmy się o rychłe zakończenie tragedii. Oby jak najmniej na świecie dzieją się takie nieszczęścia.
czyńmy dobra, to życie nie jest nasze, ale my możemy je czynić lepszym, piękniejszym i wartościowszym. Tak jak Seneca napisał, to nie nasze życie jest krótkie, to my czynimy je krótkimi, zajmując się sprawami niepotrzebnymi. Życzę wszystkim błogosławionego Wielkiego Tygodnia i obchodzenia misterium naszego zbawienia. Thank you.